Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon. A tu mamy, szanowni państwo... Kampania do wyborów samorządowych jeszcze się nie zaczęła. Oficjalnie nie można publikować spotów. Oczywiście można te materiały przygotowywać, można nad nimi pracować. Nie można ich oficjalnie jednak publikować. Ale co zrobić, jeśli taki spot w jakiś dziwny sposób przedostaje się do dziennikarzy albo jednego dziennikarza? Czy można to uznać jako nielegalną próbę wyemitowania tego spotu na szersze wody? Moi kochani, przez zupełny przypadek, o którym jeszcze póki co nie mogę mówić ze szczegółami, trafiłem w posiadanie właśnie takiego spotu jednej z partii politycznych i moi kochani, powiem wam szczerze, jako wolnościowiec znacie ten program od 8 lat, jeśli tak ten spot miałby wyglądać w swojej wersji ostatecznej, jeśli ta partia miałaby w ten sposób mówić do mnie i takim głosem i takich argumentów używać, to ja na tą partię zagłosuję i moi kochani, zdziwicie się, ale partią, której wycieknięty spot udało mi się namierzyć, jest Prawo i Sprawiedliwość. Agent Tomasz. If you're listening to this, you are the resistance. We have incompetent politicians, not only the president. Projekt jest, delikatnie mówiąc, beznadziejny i odgrzany. Iraq's combination of weapons of mass destruction and ties to terrorist groups. Gdzie człowiek się spieszy? The Syrian government has the capacity to carry out chemical weapon attacks. To diabeł się spieszy. Na pieniądze z mandatów już czeka minister finansów. That has been tried. That has failed. You never want a serious crisis to go to waste. The time has arrived once again. Radykalne hasła, mowa nienawiści, zagrożenie dla demokracji. Agent Tomasz. Witam moich drogich agentowiczów bardzo serdecznie. Moi kochani, nie wiem czy zauważyliście, ale podcastowi stuknęła okrągła 8. rocznica. No jest, 8 jest jedną z najokrąglejszych cyfr, więc jest to chyba uprawnione określenie. 8 lat! 20, który to był 6 czy 28 maja, teraz już nie pamiętam, 2010 roku. Pierwszy podcast wypuszczony z tego mikrofonu, dokładnie z tego samego mikrofonu, przy którym siedzę w tym momencie. Ten sam model, ta sama blaszana konstrukcja, ten sam pop filter. Patrzcie, jak ja dbam o sprzęt. Nie? I gdzie tu teoria o postarzaniu produktu celowym? Mam nadzieję, że to pochwalę się, dobra? No bo dobra, słuchajcie, jeśli firma wykonała dobry produkt, trzeba powiedzieć. Samsung G-Track nazywa się ten mikrofon. Jest to mikrofon na USB podłączany do laptopa. I to już jest któryś laptop z kolei, do którego podłączam ten mikrofon, ale to nie jest ważne. Słuchajcie, 8 lat jesteśmy razem. Fantastyczna historia, nie? Podsumowujemy od 8 lat tygodnie w wieściach pominiętych. Mieliśmy pewne przerwy, no bo ktoś się zastanawia, dlaczego? Jak to 8 lat skończyło się, a dopiero 7 sezon? Coś tu się nie zgadza. I oczywiście tak, to była przerwa związana z produkcją dwóch dokumentów, Corwin The Movie oraz Nikt Inny Cię Tego Nie Nauczy. Oba są dostępne na internecie, oba są dostępne na stronie opisującej zbiórkę na patronite.pl łamane przez agent i wszystkim ludziom, którzy wspierali ten program od samego początku, bo chyba od drugiego roku prowadzenia tej audycji zaczęły się pojawiać dotacje. Najpierw na kontestacji ktoś przesłał pieniądze i Hugo do mnie dzwoni, czy tam pisze maila, nie wiem, i mówi, słuchaj, dostaliśmy dotację, ale z napisem, że to ma być dla ciebie. Ja w ogóle się zdziwiłem, jak to, dotacja? Co to jest dotacja? O co chodzi? Ktoś chce mnie przekupić? I teraz tak, pewnie będą głosy, że ja wypuszczam dzisiaj spot PiSu, ponieważ zostałem przekupiony i w ten sposób oni mogą puszczać spoty, bo coś wyciekło, a tak naprawdę nie wyciekło, tylko to jest agent i on tak naprawdę od początku był pisiorem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie, ja wiem, że czekacie na ten spot. Szczególnie pewnie niektórzy z was się zdziwili, że obiecałem, że mogę na tą partię zagłosować, znaczy zadeklarowałem, że mogę na nich zagłosować, jeśli przeszliby taką zmianę, ponieważ rzeczywiście zdaje się, że w Prawie i Sprawiedliwości dokonuje się pewna zmiana. Patrzę tylko i wyłącznie pod kątem spotu, który mi wpadł w ręce. Owszem, niektórzy mówią, że jest jakaś akcja, że tam przywracanie posterunków w regionach, przywracanie poczt, otwieranie, nawet jeśli tam jedna osoba na miesiąc wysyłała list. Bo to oczywiście w ciągu 8 lat rządów PO, PSL to wszystko w ogóle zeszło na psy i w ogóle ruina i państwo teoretyczne i kamieni kupa i tak dalej, ale teraz PiS wraca do regionów, ratuje dzieci z opresji, z biedy, stawia z powrotem
powrotem poczty, niedługo będą mopsy, będą klopsy i tak dalej. Wszystko będzie z powrotem działać, ośrodki samopomocy wiejskiej, PGR-y się potworzy. Były przecież takie plany, żeby PGR-y żeby od nowa były PGR-y, reaktywację zrobić, PGR, reaktywacja. Więc niektórzy mówią, że to jest taki ukłon przed wyborami w stosunku do ludzi, którzy mieszkają w małych miejscowościach, ale moi kochani, po tym, co przesłuchałem w tym spocie, no nie wiem. Wydaje mi się, że raczej będzie to ukłon w kierunku wszystkich osób, które, jeśli, tak jak mówię, jeśli ten spot jest konsekwentny, jeśli naprawdę w tą stronę ma to pójść. Jestem dobrej myśli, że tej polityki, która jest prezentowana w tym spocie radiowym, Prawo i Sprawiedliwość się będzie trzymało i życzę im tego, a przede wszystkim nam, sobie i nam, i wam tego życzę. Tak więc, moi kochani, nie będę już przedłużał. Posłuchajcie, oto spot, który jakimś cudem trafił w moje ręce. Nie pytajcie jak, bo jeszcze póki co nie mogę o tym mówić. Posłuchajcie, to jest spot radiowy na nadchodzącą kampanię samorządową. Prawo i Sprawiedliwość, zapraszamy. Chodzi o model libertariański. Na tym polega wolność. Bez dodrukowania pieniędzy, bez zwiększania fiskalizmu. Wolność gospodarcza pełna. Ludzie mają pracę, mogą decydować o swojej przyszłości, przyszłości swoich rodzin. Rynek działa. Bez dokręcania ludziom śruby. Ja chcę wspierać własność. Zmniejszmy obciążenie. Idźmy w kierunku wolności. O czym ja będę miał gadać w podcaście? Serio, jak oni w ten sposób zaczną komunikować i przejdą na takie pozycje. O czym ja w ogóle będę gadał w podcaście? Wiecie, okazuje się, że znowu się dałem nabrać na coś, bo nabraliśmy się na tą dobrą zmianę, na Szydło, na Morawieckiego, na tego Pikettiego i tak dalej. Tu nie, tu chodziło tylko o to, żeby wykończyć opozycję, nie, która już zjada swój ogon po raz trzeci, zdaje się, co półtora roku, co roku. I teraz, jak już opozycja jest wykończona, to wreszcie PiS wchodzi i wprowadza wolny rynek. Haha, szachmat, lewaki, tu was mam. Niesamowite to jest. Moi kochani, nie zdziwcie się, jeśli ten spot radiowy zagości jeszcze w dzisiejszej audycji, choćby i 5 razy. Ja mam ochotę go słuchać cały czas. Powiem wam szczerze, jak on wpadł mi w ręce wczoraj wieczorem. Nie wiedziałem w ogóle, ze sprawdzonego źródła to wam, mogę wam powiedzieć, w ogóle nie potrafiłem się pozbierać. Słuchałem tego w kółko i widzę, że tam to nie jest jakoś super profesjonalnie zrobiony spot, ale to nie o to chodzi. Być może on się jeszcze zmieni. Wiecie, jeszcze kampania się nie zaczęła, więc chłopcy mogą przy tym mieszać. Mam nadzieję, że dobra, mogą coś tam, nie wiem, poustawiać rzeczy, ale... autentycznie, wczoraj miałem po prostu żuchwę na podłodze. Szczęka opadła na całość. Co to za ruch? Czy to jest jakiś, wiecie, genialny strateg Kaczyński teraz będzie liberałem? Tego nie zakładałem, mówiąc do rymu. Takiej opcji nie zakładałem. Nikt nie zakładał takiej opcji. Może tak się czasami ludziom zmienia, kiedy, wiecie, pod koniec życia trafiają do szpitala, zaczyna im dolegać i zaczynają obserwować prywatną służbę zdrowia, państwową służbę zdrowia, nie? Szczególnie ludzie, których na to stać, a tacy ludzie w PiS-ie raczej ostatnio są. Mimo cięć, oczywiście, mimo cięć w wyposażeniach. Dobra, nie będziemy już może w takim razie o tych wyborach samorządowych mówić. 8 urodziny, a 10 urodziny podcastu będą 2020 rok, czyli szatańskie dwudziestki. Napiszcie radiomałpa@agentomasz.pl, jak sobie byście wyobrażali takie 10 urodziny podcastu. Bo to można byłoby gdzieś odpalić, nie? Może w jakimś fajnym klubie, jakąś imprezę. Świetlica Wolnościowa, teraz będzie taki klub niedługo otwarty, który będzie skupiał środowiska gdzieś tam mniej więcej z naszego oceanu wolnościowego polskiego, ocean planktonu wolnościowego. Moi drodzy, my tu śmiechy chichy, a ja mam strasznie poważne informacje dzisiaj, strasznie smutne w ogóle w dzisiejszym podcaście. Postaram się je przedstawić najweselej, ewentualnie będę miał przymuszony uśmiech. W ogóle w poczekalni do dzisiejszego podcastu będzie coś o przymuszonym uśmiechu. Będzie o studentach pewnego liceum, którzy nie mogą się nie uśmiechać na korytarzu. W Stanach Zjednoczonych jest coś takiego. Bo jeśli się będą uśmiechać, to mogą być zawieszeni albo wysłani do psychologa. Ale to w poczekalni, to dla wszystkich, którzy wspierają na patronite.pl/agent, ale to już wiecie doskonale, jeśli słuchacie tego podcastu więcej niż raz. Tak więc, moi kochani, przejdźmy do piąteczki podsumowującej miniony tydzień w wieściach ogólnie i szeroko pomijanych. Chodzi o model libertariański. Na tym polega wolność. Bez dodrukowania pieniędzy, bez zwiększania fiskalizmu. Wolność gospodarcza pełna. Ludzie mają pracę, mogą decydować o swojej przyszłości, przyszłości swoich rodzin. Rynek działa. Bez dokręcania ludziom śruby. Ja chcę wspierać własność. Zmniejszmy obciążenie. Idźmy w kierunku wolności. No.
numer 5. Bardzo często newsem pierwszym, czyli piątym, jest wiadomość ze Stanów Zjednoczonych, nie inaczej jest dzisiaj, ale jest to w zasadzie raport dotyczący Chin. Bo w samych Stanach Zjednoczonych wydarzyły się różne ciekawe rzeczy związane z polityką wewnętrzną i zewnętrzną. Wreszcie doczekaliśmy się spotkania Kim Trump. Wprawdzie to było Kim Kardashian, Donald Trump, no ale wiecie, jak nie ma co się lubi, to się lubi, co ci każą lubić. Tak więc oczywiście od razu fala hejtu przez internet, że o, patrzcie, dwie gwiazdy reality TV spotkały się w Białym Domu i ha, 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 jedna z nich jest prezydentem, ha, ha, ha. I wiecie, o czym gadali? O reformie więziennictwa. I nagle jakby straszna rzecz. No i co z tego, że Kim Kardashian, która jest celebrytką od jakiejś tam telewizji w ogóle śniadaniowej, spotyka się z Donaldem Trumpem i gada o więziennictwie. Okej, w jednym zdaniu brzmi to dosyć zabawnie, ale z tego co wiem, to Kardashian jakoś tak dosyć się w kierunku różnych ujmowania za osobami pokrzywdzonymi przez państwo, a ich jest pod dostatkiem, ich nigdy nie brakuje, ostatnio zaangażowała. Chwała jej za to. Celebryci przychodzili przez 8 lat rządów POPS, przed 8 lat rządów Baracka Obamy, celebryci mieli otwarte drzwi w Białym Domu cały czas i było to chwalone przez wszystkie media. Teraz się nagle okazuje, że jak jakikolwiek celebryta przyzna się w jakikolwiek, już nawet nie tyle, tak jak Kanye West powiedział, że wspiera Trumpa, to nawet jakiś tam Chance Rapper, coś takiego, nie znam gościa, powiedział, że fajnie, że przynajmniej czarni zaczynają patrzeć inaczej niż tylko przez demokratyczne okulary na rzeczywistość. Nagle się podniósł hejt. Jak tym ludziom odrąbało, bo przecież różowy szympans, bla, 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 bla. Aha, różowy szympans można mówić o Donaldzie Trumpie, ale Roseanne wyleciała z roboty, bo powiedziała coś podobnego o kimś, kto nie jest różowym szympansem, tylko jest... No już nie mogę tego dokończyć zdania nawet. Tylko jest afroamerykanką, jeszcze w dodatku byłym doradcą Baracka Obamy i za to wyleciała z roboty. Zresztą słusznie, że wyleciała z roboty, bo to jest chamski tweet. Wiecie, o czym mówię. Taki serial Roseanne był, nie? Z Roseanne Barr w roli głównej. Przez 10 lat to leciało. W polskiej telewizji nawet był ten serial. I laska wyleciała, straciła agencję aktorską, kontrakt, straciła kontrakt na drugi sezon. Powtórki nawet wyleciały z telewizji, ponieważ Roseanne napisała tweeta, że Valerie Jarrett, tak? Wygląda jak dziecko bractwa muzułmańskiego z planetą Małp. Mało śmieszne, ale Roseanne jest walnięta. Roseanne jest walnięta, aczkolwiek próbują jej teraz przypisać to, że ona głosowała na Trumpa, bo rzeczywiście przyznała się do tego, że wspierała Trumpa w wyborach, ale wcześniej sama kandydowała jako kandydatka prezydencka Partii Zielonych i chciała wszystkich ludzi, którzy zarabiają powyżej $1 milionów, wysyłać na szubienicę. Więc jakoś tak ten konserwatyzm, nie wiem jaki to jest konserwatyzm, jakobiński konserwatyzm, nie mam zielonego pojęcia. Patrzcie, miałem mówić o wiadomości z Chin. Wiadomość jest krótka i smutna, dotyczy Chin, ponieważ w Stanach Zjednoczonych wypuszczono Departament Stanu, wypuścił raport związany z religijną wolnością na świecie. Najgorszy, największa część i najstraszniejsza część tego raportu dotyczy Chin. I ludzie mówią, a teraz robicie taki negatywny PR Chinom, bo oni się tam próbują odbić za wojnę celną i ta bla bla. Nie, no dobra, nawet jeśli, proszę bardzo. Nie wiem, z jakich powodów wypuszczają ten raport akurat w tym momencie, szczególnie, że to jest raport za 2017 rok a propos wolności religijnej w Chinach, ale dobrze, że go wypuścili. Nieważne, czy to ma związek z wojnami celnymi, czy nie. Które zdaje się wreszcie, hashtag wreszcie, wchodzą no, już na pełnej petardzie i zdaje się, że bez poważnej wojny celnej się nie obejdzie. Niestety, no tak, ale pamiętajcie, Trumpa nie można krytykować, jeśli chodzi o gospodarkę, bo zarobił dużo pieniędzy. Dostałem taki komentarz niedawno, po prostu się uśmiałem. Skąd on ma te pieniądze, jak się nie zna na gospodarce? Nie wiem, czy się zna, czy się nie zna. Czy to ma znaczenie w ogóle? Czy politycy znają się na gospodarce? Absolutnie nie, nie? On po prostu sprawia, żeby amerykańskie huty znowu spłynęły żelazem, które produkują dokładnie tyle samo żelaza co zawsze, aluminium, tyle samo stali. Po prostu mniej ludzi pracuje w tych zakładach, bo jest mechanizacja. To jest kolejny problem, na który lewacy narzekają. Będę o tym mówił w poniedziałkowym marszu troszeczkę więcej. Tak więc okazuje się, że Chiny w ramach walki z trzema złymi filarami rozpadu Chin. Chiny sobie wyobraziły, nazwijmy to, Pekin sobie wyobraził, że Chiny mogą rozpaść się tylko pod trzema jakby ciężarami. Tymi ciężarami jest etniczny separatyzm, o co w tak dużym państwie dosyć łatwo, come on. Religijny ekstremizm, to jest pojęcie bardzo, bardzo szerokie, bo tu może podpadać każdy, kto mocno wierzy. Każdy jest ekstremistą. Oraz terroryzm. Przemoc terrorystyczna.
I tu mam dziwne wrażenie, że terrorystą w tej bajce jest rząd chiński. Akurat najmocniej upatrzył sobie różne grupy religijne, które w jakiś dziwny sposób, na przykład, nie wiem, jeśli są wdzięczne za jakiś tam, nie wiem, łód szczęścia czy powodzenie w życiu, to oddają hołd jakimś bogom, a nie partii komunistycznej i prezydentowi, nie? Tu jest problem. To jest ten religijny ekstremizm, że oni nie doceniają tego, jak wspaniała jest partia komunistyczna. Głównie chodzi o Falun Gong, chrześcijan, buddystów i muzułmanów, z czego chrześcijanie i muzułmanie to jest największy problem dla Chińczyków. Z tego, co mówi raport Departamentu Stanu. Kiedyś słyszeliśmy, że chodzi o buddystów, nie? Tybet i tam prześladowania i tak dalej. Teraz się okazuje, że to tam Tybet to jest w ogóle małe miki, słuchajcie. To są w ogóle jakieś niuanse. Jakieś niuanse. W ogóle nie ma o czym gadać w porównaniu z tym, co się dzieje na przykład z muzułmanami. Za chwilę przejdę do tego artykułu z Associated Press, który jakby to uzupełnia. Kwestia polega na tym, że budowane są centra rozwoju kariery. My w Polsce na hasło Centrum Rozwoju Kariery reagujemy neutralnie, czasami z lekkim uśmiechem, ale okazuje się, że to są w Chinach, po chińsku to jest bardzo straszne miejsce, bo jest to po prostu nic innego jak pranie mózgu. Jesteś zamykany w takim ośrodku, nie jesteś nawet aresztowany, nikt ci nie wytacza żadnego oskarżenia, nie ma żadnego papieru, nie ma niczego. Jesteś muzułmaninem, jesteś chrześcijaninem spoza listy ludzi, którzy mogą prowadzić jakiekolwiek aktywności religijne i trafiasz do takiego ośrodka, który zaczyna się od tego, że przez 7 miesięcy na przykład jesteś w zwykłym więzieniu, a potem zabierają cię do jakiegoś ośrodka odosobnienia, siedzisz 48 godzin w izolatce i nie jesteś teoretycznie w więzieniu, bo to nie jest więzienie. To przypomina troszeczkę kolonię Pinocheta. Kumacie może, jak w Chile wysyłali komunistów do takich miejsc odosobnienia gdzieś tam w lesie. To jest coś takiego, coś mniej więcej takiego. Czyli czyste pranie mózgu. Tam nie ma tortur, to nie jest ta historia. To nie jest Ubecja, to nie jest NKWD, to nie są lata 50. w Polsce, to nie są bestie Płużańskiego. To jest pranie mózgu. Musisz godzinami na przykład stać pod murem, kapie na ciebie woda, to jest jedna z najgorszych tortur, podobno jak kapie na ciebie woda, kropla po kropli w czubek głowy, ponoć jest to nie do zniesienia. I musisz wyrzekać się swojej wiary, wyrzekać się swoich ideałów. I trafiają ludzie, którzy nie są przestępcami. Jedynym przestępstwem, jakie popełnili, jest to, że nie wierzą w partię komunistyczną. Według raportu Departamentu Stanu, który był we wtorek wypuszczony, takich ludzi może być nawet do miliona w Chinach. To oczywiście jak na chińskie realia to jest jakiś w ogóle promil, nie? Ale no, come on, to jest milion osób, chłopaki. Niezależnie od tego, w jakiej części globu się to znajduje. Milion mieszkańców to jest mała wieś w Chinach. Ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Tak więc powiedziałem, że nie ma tortur. No do pewnego stopnia są to tortury. No nie ma takich tortur klasycznych, no nie? No aczkolwiek stanie pod ścianą, gdzie ci kapie woda na głowę i musisz krzyczeć, że byłeś złym człowiekiem, w sumie kwalifikuje się na mega poważną torturę, nie? Ludzie znikają. Wszystko jest prowadzone w ramach takiego programu, który nazywa się Spraw, żeby Chiny były bardziej chińskie. I się zastanawiałem, czy można to w jednym słowie uznać, bo my mamy w Polsce repolonizację, tam jest rechinizacja w takim razie, nie? Make Wall of China Great Again. Mogliby mieć takie czerwone czapeczki. Oczywiście, powiecie, że w Chinach przecież można być osobą religijną. Kiedyś było w tych takich mniejszych newsach, w poczekalni dla patronów mówiłem o tym, że teraz zabronili korzystania z wizerunku Kubusia Puchatka w Chinach, bo przypomina prezydenta. Teraz zabronili korzystania ze świnki Pepy w Chinach, ponieważ okazuje się, że jakaś taka bananowa młodzież, nazwijmy to polski odpowiednik, przyszywa sobie gdzieś tam, czy na koszulkach wypruwa świnkę Pepe w ramach takiego symbolu, takiego opornika troszeczkę, nie? I zakazano wizerunku świnki Pepy w związku z tym w Chinach. Okej, okay, w porządku. Widzicie, nawet nikt w Anglii nie musiał nakładać cła na świnkę Pepe. Sami sobie zakazali świnki Pepe. I rzeczywiście buddyści, taoiści, muzułmanie, niektórzy, katolicy i protestanci mogą dostać licencję na praktykowanie religii i wydawałoby się, okej, czyli wystarczy mieć licencję na bycie religijnym. License to pray. Okazuje się, że nawet ci ludzie, którzy są jakby w tym nawiasie zezwoleń, też są wyciągani w nocy z łóżka bez żadnego powodu i po prostu są przewożeni do takich detention center. To się różnie nazywa, no tak jak mówię, re-education camps, obozy reedukacyjne. Jest jeszcze nazwa obozy, tudzież centra transformacji rozumu, mind transformation centers. To jest jeszcze jedno takie określenie. Jednocześnie w Associated Press pojawiła się historia muzułmanina z okręgu, który jest w Chinach dosyć znany z tego, że dużo muzułmanów tam mieszka, Xinjiang.
To jest taka prowincja, która jest wielkości połowy Indii mniej więcej. I Omir Bekali nazywa się koleś. I na stronie Associated Press jest jego historia. On został uwolniony z takiego obozu. I kiedy został uwolniony z takiego obozu, to nie chciał jeszcze o tym opowiadać mediom, bo bał się o to, że jego rodzina zostanie aresztowana, zostanie wciągnięta do takiego obozu. Kwestia polegała na tym, że on się urodził w Chinach, ale miał rodzinę w Kazachstanie. W 2006 roku wyjechał do Kazachstanu, 3 lata tam siedział, w 2009 roku dostał obywatelstwo Kazachstanu, wrócił w marcu zeszłego roku do tego Xinjiangu, żeby odwiedzić swoich rodziców, po czym następnego dnia zabrała go policja do takiego ośrodka. Najpierw siedział w więzieniu, 7 miesięcy siedział w więzieniu. Nie wiedział za co, zupełnie. Potem zabrali go do takiego właśnie ośrodka, gdzie wszyscy przed świtem musieli wstawać, śpiewać chiński hymn. O 7:30 było oficjalne zawieszanie flagi. Potem oczywiście śpiewali piosenki na chwałę partii komunistycznej. Musieli uczyć się chińskiego języka, chińskiej historii. I od nowa jakby tworzyli Chińczyków. Make Muslims Chinese again. Ja to byłoby bez sensu. Make Kazakhs Chinese again. I opisuje sesje, opisuje różne tortury na stronie właśnie AP, opisuje różne tortury, między innymi taką rzeczą, której najbardziej nie mógł znieść, było to, że spotykali się mniej więcej w 60-osobowych salkach i musieli wyrzekać się i narzekać na siebie, dokonywać tak zwanej samokrytyki i krytyki swoich przyjaciół i opisywać swoje historie, w jaki sposób stali się muzułmanami, jak trafili na Koran i oczywiście musieli pisać donosy na swoje rodziny, różne takie rzeczy. I moi kochani, to nie jest opowieść z lat 70. z Chile, to nie są lata 50. w Polsce, to nie jest operacja polska NKWD, lata 30., 20., nic z tych rzeczy. To jest dzisiaj, to jest teraz, to się dzieje w tym momencie. I powiecie, dobra, nie skończyłem wątku, co się stało, że w takim razie zgodził się ten człowiek Omir Bekali opowiedzieć o tym Associated Press. Otóż 10 marca policja chińska, a w ogóle wypuścili go z tego więzienia, żeby było jasne. On wyjechał z tego więzienia, wyjechał do Kazachstanu, potem dowiedział się, że 10 marca Chińczycy dokładnie w taki sam sposób postąpili z jego siostrą. Tydzień później zabrali jego matkę, 24 kwietnia zabrali jego ojca i jakby w tym momencie powiedział, że już nie ma nic do stracenia i może o wszystkim opowiedzieć, skoro chiński rząd na reedukację zaprosił jego rodzinę, o którą się on najbardziej bał i tylko dlatego o tym nie mówił na głos. Tak więc, moi kochani, Chiny już nie tyle, że najmocniej przykładają się do tego, żeby do zadłużenia, tak na dobrą sprawę, jeśli wiecie, o co chodzi, jeśli patrzymy na zadłużenie, tak zwane zadłużenie planety, to Chińczycy jakby najszybciej się do tego dokładają, to jeszcze zamieniają się powoli w Koreę Północną. I moi kochani, to jest właśnie to. To jest to, o czym pisał Adam Smith. To jest kapitalizm, zresztą państwowy, bez żadnej moralności. I teraz pytanie jest, czy może by nagrać Adama Smitha po chińsku i rozdać chińskim posłom w ramach drugiej edycji płyty dla posła. Okej, Chiny zamieniają się w Koreę Północną, a my przeskakujemy na południe, do Afryki. Of South Africa, where you see a beautiful land, take it, it belongs to you. Numer 4. Ciekawe, czy Kim Kardashian wstawi się za tymi chińskimi pieniędzmi. Powinna, nie? Pasowałoby do jej nowego imidżu. Moi drodzy, Afryka i co? Afryka i konsekwencje, tak mógłbym nazwać ten news. W zasadzie to jest podwójny news, bo mi się dwie kartki zlepiły tematycznie. Nie, że tam tłuste łapska po popcornie, nic z tych rzeczy, czy po chipsach. Nie, tematycznie się to zmieniło, złączyło i to mogło być równie dobrze materiał numer 2, czyli dwie małe informacje, niby skromne, które razem budują jakiś temat. Zacznijmy od Volkswagena w Afryce. Student J.P. Pins, który jest fanem Volkswagena, mieszkaniec południowej Afryki, jesteśmy w RPA, który prowadzi Volkswagena, chciał zostać rajdowym, młodzieżowym kierowcą Volkswagena, wyścigowym kierowcą takich młodzieżowych rajdówek Volkswagena. Pojechał zebrał pieniądze, wiecie, tak, opowieść o takim underdogu, pożyczył od tego $10, od tego $30, jak Jason Newsted na casting do Metallica, po prostu pojechał, tylko akurat w Killarney Raceway, na torze Killarney w Cape Town, 21 kwietnia, całkiem niedawno. Pojechał na casting na nowego kierowcę Volkswagena, po czym okazało się, że nie wpuścili go na tor wyścigowy, ponieważ jest biały. No,
Powiecie, no nic nowego, przecież zabierają ziemię Afrykanerom bez żadnych gratyfikacji, bez rekompensacji, wszyscy o tym wiemy, a ty mówisz o jakimś kierowcy, który coś tam. Okazuje się, że Volkswagen odpisał forum afrykańskiego, on jest, ten student JP Pins jest członkiem AfriForum, takiego stowarzyszenia młodzieżowego, które napisało do Volkswagena, że jak to tak, zaraz, organizujecie imprezę i nie można, biali nie mogą tam startować i tak dalej, co to jest, jakaś akcja afirmacyjna, powaliło was? Ten JP Pins oczywiście opisuje, jak mu jest źle, jak on chciał swoją karierę wzmocnić, jak liczył na to, że zostanie tym kierowcą, on jest fanem Volkswagena, nadal jeździ tam jakimś, nie wiem, samochodem Volkswagena, nie będę wymyślał marki, bo nie wiem, jaki można byłoby markę wymyślić Volkswagena do Afryki Południowej. Chyba nie ma czegoś, co by pasowało tak na szybko, nie? Tak więc nie da się tu wymyślić żartu. Jak wymyślę, to szybko strzelę. Volkswagen odpisuje, że my mamy w tym momencie akcję, która ma być czymś w rodzaju inkubatora dla czarnych kierowców, ponieważ żeby zostać kierowcą samochodu wyścigowego, potrzeba dużo pieniędzy. I najczęściej uprzywilejowaną klasą są ludzie biali, których stać na to. Trzeba kupić różne części, trzeba ten samochód tuningować, wymieniać opony co godzina i tak dalej. Tankować, to wszystko kosztuje mnóstwo pieniędzy, a najczęściej czarni ludzie nie mają tych pieniędzy. Więc my będziemy wpuszczać tylko czarnych przez jakiś czas. I mówi rzecznik Volkswagena, że Volkswagena South Africa oczywiście, że robiliśmy to przez ostatnie 2 lata i nikt nie narzekał. Więc o co chodzi? Na dobrą sprawę, nie? Poza tym w drużynie Volkswagena jest już wielu białych kierowców, to wystarczy, nie? To co, w czym problem w ogóle? Słuchajcie, nie jakieś kwoty. Tak jakby wchodziły jakieś nagle kwoty. Jest cenzus majątkowy, ale w drugą stronę. Sorry, jesteś za bogaty na to, żeby zostać kierowcą u ciężarówki, czy tam wyścigówki, bo jesteś biały. Więc od razu założenie, że skoro biały, to znaczy, że jest bogaty. To jest rasizm, moi kochani. Tak samo jak założenie, że wszyscy Żydzi są bogaci i grają na skrzypcach. Albo wszyscy czarni świetnie grają w kosza i potrafią rapować. To jest apropriacja kulturowa. Oczywiście nikt się tym nie przejął, no bo on jest biały przecież, a wiadomo, nie? To jest jedyna lekcja, jaką z apartheidu wyciągnęli. Że można odwrócić wajchę. Nie, że można z niej zrezygnować, można ją zlikwidować. Nie, trzeba ją odwrócić teraz. Przez kolejne 20 lat nie pomagać wszystkim białym. Ale bo chodzi o to, żeby co? Żeby były pewne proporcje kierowców. I teraz, dobra wiadomość, bo skończę wreszcie, wejdę teraz w ogóle w tor dobrych wiadomości. Takich z hashtagiem wreszcie. To jest mój ulubiony hashtag. Powinien być w zasadzie jakiś taki tożsamy dla tego podcastu. Volkswagen był, no to wracamy do Niemiec, wracamy do kierowców. Według austriackiej strony Wochenblick będzie teraz nabór na kierowców do ciężarówek wśród emigrantów. I słuchajcie, oburzenie na sieci, że emigranci będą jeździć ciężarówkami. Jest to akcja Czerwonego Krzyża i takiej organizacji przewozowej, logistycznej UVL. Stwierdzili, że jest za mało profesjonalnych kierowców na niemieckich drogach. Słuchajcie, my możemy oddelegować, nie? Możemy jeszcze? Czy już się nie opłaca? Trzeba by Lewandowskiego spytać. My możemy troszkę oddelegować. Troszku, tam kilku naszych, Januszy. Tak więc oni z chęcią, naprawdę. Nie mają z tym żadnego problemu. Są świetni kierowcy, tak samo prawym pasem się jedzie w Polsce, tak. No, to oni tak samo tam potrafią się posługiwać. Nie? Znaki są drogowe mniej więcej takie same, tygodniowe szkolenie i są wasi. A tu się okazuje, że nie, to szkolenie to będzie w ogóle trwało 3 lata. 3 lata będzie ścieżka do uzyskania prawa jazdy na ciężarówkę. Seria szkoleń, będzie nadzorca związany z tym jakby... No, będą próbować przyjrzeć się, czy ci kandydaci na kierowców ciężarówek, to tam idą pod te ciężarówki, po co tak naprawdę chcą tymi ciężarówkami jeździć. Nie, bo ludzi troszeczkę zmroziło, nie? Ludzi troszeczkę zmroziło. Przede wszystkim zmroziło... Zmroziło pana, który się nazywa Wolfgang Westermann, który jest przedstawicielem prześmiesznie nazywającej się organizacji. To jest Federal Association of Professional Motor Vehicle Association, czyli zasadniczo jest to asocjacja różnych asocjacji, czy związek związków. Związek związków motorowych. I Wolfgang Westermann związków motorowych mówi, że nie da się w 3 lata wykształcić kierowcy prawdziwego, bo bycie kierowcą ciężarówki czy tam jest attitude. To jest tak jak polscy, wiecie, złotówy. Polscy taksówka jest attitude. Jeżdżenie Passatem obklejonym wszystkimi możliwymi naklejkami. To jest attitude, panie. Trzaśnięcie 10 zł, bo mi się inaczej nie opłaca. To jest attitude.
zdelegalizować Ubera i wszystkich innych, to jest attitude, bo ja mam panie tachometr i to jest attitude, musiałem za niego zapłacić attitude. To jest powołanie, to trzeba mieć w sercu, prawdziwy taksówkarz to jest dusza, to jest stan umysłu. I tak samo jest z kierowcami. Każdy, kto widział Over the Top ze Stallone, wie, że nie każdy może zostać kierowcą ciężarówki, trzeba mieć takie muły. Być jak Sly. W każdym razie, i oczywiście wiecie, dla mnie to jest bardzo dobra informacja, że oni tych emigrantów i pochodne będą wreszcie uczyć jeździć ciężarówkami, no bo jak, słuchajcie, spojrzymy na średnią statystyczną z ostatnich lat, no to mało tam się zdarzyło jakiś, nie, mało? Ja mam zaznaczone tak z 10 eventów ciężarówkowych, w których, oczywiście, to są te eventy, o których jak chcecie je znaleźć, to trzeba wpisać ciężarówka wjechała w tłum. Chcecie się więcej o nich dowiedzieć. Ja mam tak, spisane. Grudzień 2016 rok, Berlin, ciężarówka, oczywiście, przepraszam, ciężarówka wjeżdża w 12 osób i jeszcze 56 zostawia rannych. 12 osób zabija, 56 rani na świątecznym targu w Berlinie. Potem Francja, Nicea. Ciężarówka sama wjeżdża w 2016 roku, zabijając 87 osób i raniąc kolejne 458. Ciężarówka. 2017 rok, 13 ginie, a 50 osób jest rannych w ataku vana, ciężarówki też w sumie, w Barcelonie. Wszyscy pamiętamy. W Szwecji ciężarówka wjeżdża w tłum sama. W 2017 roku 5 osób martwych. Tego samego mamy roku jeszcze 2 ataki w Londynie. Jest London Bridge i Westminster. Jak to było? London Bridge to był 8 żyć, Westminster 5. Nie? Do tego jeszcze Toronto w zeszłym miesiącu, 10 zabitych, 16 rannych. Do tego jeszcze Halloween w Nowym Jorku, 8, zeszłoroczny Halloween, 8 zabitych i też parę osób rannych. West Side Highway na imprezie Halloweenowej. Tak więc, moi kochani, fakt, że jakaś instytucja, w tym wypadku Czerwony Krzyż, bierze się za to i postanawia tych ludzi wreszcie nauczyć jeździć, jest tylko i wyłącznie godny pochwały. We can achieve absolutely anything. Numer 3. Słuchajcie, tak jak mówiłem, dużo o proporcjach dzisiaj jest. Nie wiedzieć czemu. Dużo o proporcjach. Moja ulubiona część podcastu, czyli ostatnie 3 wieści. Bo już zasadniczo są najzabawniejsze. Tak więc, szybko, jedziemy. Dzisiejsza trójka jest tak samo jak najczęściej ostatnio i w ogóle w standardzie defaultowo jest potrójna. Nie wiem tylko od czego zacząć. Dobra, od tego zacznę. Od tego zacznę, bo to jest największa część tej trójki. Moi kochani, pierwszy w historii Londynu, to już brzmi ciekawie, pierwszy w historii Londynu komisarz do spraw cyklistyki, czy rowerów i chodzenia. Ja wiem, to jest zabawne. Pan Will Norman stwierdził, że po brytyjskich, a w szczególności londyńskich szlakach rowerowych jeździ za dużo białych facetów w średnim wieku. Biały w średnim wieku? Facet w dodatku, najprawdopodobniej jeszcze, nie chcę mówić, ale chrześcijanin. Bardzo prawdopodobne, że chrześcijanin. Za mało, i to wyliczyli dokładnie ile, za mało jeździ czarnych, Azjatów i różnych innych mniejszości etnicznych o 2/3 mniej niż im się tam gdzieś kiedyś zapisało w jakimś Excelu. A za dużo białych facetów w średnim wieku jeździ na rowerach w Londynie. Londyn wziął się oczywiście za ekologiczną ileś tam lat temu promocję, zaczął budować bardzo drogie ścieżki rowerowe, wydał na to mnóstwo pieniędzy i teraz okazuje się, że ludzie narzekają, że po prostu faceci, których stać na to, żeby kupić sobie dobry rower, zapruwają, po prostu jeżdżą szybko po tych ścieżkach i starsi, kobiety, dzieci boją się jeździć po tych ścieżkach rowerami, bo oni tam jeżdżą szybko i tak dalej. I to jest ponoć jeden z tych pomysłów, więc żeby ci biali faceci jednocześnie zwolnili, byli bezpieczniejsi, bardziej jeździli bardziej odpowiedzialnie przez to oraz żeby zmieniły się te kwoty i proporcje i parametry i tachometry tych wszystkich osób, to trzeba wprowadzić osobne socjalne programy, które będą na przykład kobietom, starcom czy reprezentantom mniejszości różnych etnicznych, na przykład rozdawały rowery, albo wprowadzały jakieś granty, albo nie wiem, pompowały koła za darmo, różne inne rzeczy robiły, szkolenia, jak jeździć rowerem, tak jak te szkolenia od taksówek, czy tam ciężarówek, prawda?
dla emigrantów. Są same takie, są fantastyczne projekty i ponoć jeszcze jeden z takich projektów przyniósł właśnie rozdawania tam, nie wiem, pompek czy pedałów, czyszczenie pedałów, nie, to źle brzmi, Quiet Way One, która łączy Greenwich z Waterloo. Pan Will Norman doszukał się w statystykach, że zwiększyła się ilość kobiet jeżdżących na rowerze z 29% punktów procentowych do 35%. Czyli o 6 punktów procentowych wzrósł udział kobiet na jakimś jednym odłamie drogi, która łączy Waterloo z Greenwich. Oczywiście nie podano żadnych innych przyczyn, dla których to mogłoby się zwiększyć. Czy może ta droga w jakiś sposób jest atrakcyjniejsza dla kobiet z innych powodów? Może kwestia miejsc, do których chciałyby kobiety bardziej przyjeżdżać niż mężczyźni na przykład. Nie wiemy tego. Zresztą to jest mały skok, ale oczywiście on jest uznawany za gigantyczny, bardzo progresywny, bardzo postępowy, progresywny postęp, może tak to nazwę. Progresywny, odpowiedzialny, samoutrzymywalny, bioaktywny postęp. No bo jakżeby inaczej. I teraz się zastanawiałem, czy to są jakby, może spróbować jakoś zbudować jakąś taką, wiecie, ligę kobiet na rowerach, nie? Moja pierwsza propozycja była sufrowerzystki. Bo tak jak sufrażystki z rowerzystkami, to można byłoby to polepić, nie wiem, na suffrage with a machine? No bo już nie against the machine. No dobra, nieważne. Sadiq Khan oczywiście powiedział, że dobrze, ale mało. Dobrze, ale zdecydowanie za mało. Wiem, po kim to ma. Wiem, po kim to ma. Co dalej? A propos jeszcze transportu i pana Sadiqa Khana, to jak wszyscy wiemy, bombą tykającą i największym zmartwieniem Londyńczyków w ostatnich miesiącach jest to, że tyją. Tak więc burmistrz postanowił zakazać reklam jedzenia śmieciowego na autobusach i na pojazdach komunikacji miejskiej. Czyli metro i autobusy nie będą mogły reklamować na przykład tam jakiegoś Big Maca czy czegoś. Nie? Będzie można reklamować sałatkę, która może zawierać więcej tłuszczu niż ten Big Mac. Ale nieważne. Ważne, żeby nie pokazywać śmieciowego jedzenia. Sałatka z definicji nie może być śmieciowa, nawet jeśli jest z pociętych śmieci. Wiadomo, sałatka jest okej. Tak więc sałatkę można reklamować. I to jest największy problem pana burmistrza Khana. To jest jego zemsta, to jest Revenge of Khan. Zdjąć reklamy jedzenia fast foodów z ciężarówek. I to jest w ogóle dziwne, bo wszyscy trąbią o tej epidemii przemocy nożnej, tak to się nazywa, nożna przemoc, że ludzie za dużo noży noszą. Znaczy szczególnie ludzie pomiędzy 11 a 20 rokiem życia, jakoś tak zauważyłem ostatnio w statystykach. I gdzieś tam nawet czytałem o tym, że jakaś kampania gigantyczna za 1,5 miliona funtów została przez miasto Londyn wypuszczona, żeby do młodych ludzi, właśnie między 10 a 20 rokiem życia, skierować przekaz, żeby nie nosili noży. Ja się zastanawiam, ale po co 10, 11 czy tam 18-latkowi nóż? I to jest epidemia. Już teraz słyszymy o tym, że ile? 37 osób zginęło w Londynie od początku roku. No to tak jakby co 4 dni ktoś ginął. To nie jest wesołe. Więc oczywiście jak ludzie rzucają się na siebie z nożami, no to co trzeba zrobić? Trzeba zakazać noży. Ale skoro zakazują noży, nie, ogólnie, to dlaczego jednocześnie zakazują tak zwanego junk food, czyli fast foodów ogólnych? Przecież fast food z tego słynie. To jest chyba jedyne jedzenie, takie popularne na masową skalę, może poza kebabem, ale też to jest junk food przecież, które nie wymaga noży do konsumpcji, nie? To według mnie, jeśli oni walczą z nożami, to oni właśnie powinni stymulować jedzenie fast foodów, rzeczy, których nie trzeba kroić. Powinni zakazać pizzy. Pizzę trzeba kroić, że takim okrągłym nożem. Wiecie, jak to może skaleczyć człowieka? Mimo tego, że jest zaokrąglone, do tego zaraz przejdziemy. Dobra, bo to jest w zasadzie już wszystko powiedziałem, bo to jest trzecia część dzisiejszej trójki londyńskiej o tym, że odchodzący na emeryturę sędzia Nick Match powiedział coś głupiego i wszyscy to powtarzają. A co powiedział? Powiedział, że trzeba zaokrąglić ostre noże, a ostre noże sprzedawać na licencję. Ponieważ okazuje się, że rzeczywiście rany cięte są bolesne, ale kłute potrafią być śmiertelne. Tak jak, ale ciężarówki w sumie też są zaokrąglone, nie? No dobra, nieważne. Ale tak się potem zacząłem zastanawiać, no ktoś coś głupiego powie i wszyscy nagle robią z tego wielkie halo, nie? Bo akurat ten zakaz reklamowania żywności niezdrowej na autobusach, wiecie, to jest taka wiadomość, która w sumie przechodzi bokiem, ale mnie właśnie to
To zdziwiło, że przecież to jest właśnie fajne. Przecież wszystkie te zestawy, czy w burgerze, czy w KFC, one nie wymagają użycia sztućców. A przecież sztućce powodują, że ludzie się na siebie rzucają i zabijają, nie? To ten sędzia Nick Match, emerytowany, sugeruje, żeby zaokrąglać. No to nie do końca jest prawda, że tylko ostre noże przydatne są do pewnego specyficznego tam jakiegoś podgatunku ryb, czy czegoś takiego. To już słyszałem, że to nie jest prawdą. I dlaczego akurat kampania... Ale powiem wam szczerze, dowiedziałem się. Dlaczego akurat ta kampania tępych noży, znaczy nie tępych noży, no tak, żeby nie nosić noży w ogóle, jest ta za 1,5 miliona funtów, niecałe 1,5 miliona, została kierowana do ludzi, którzy mają między 10 a 21 lat, ponieważ przestępcy między 10 a 21 rokiem życia, jeśli zostaną złapani, to zostaną natychmiast wypuszczeni. I tu jest problem. Tych gnojków, młodych po prostu chuliganów się od razu wypuszcza. Tu jest problem. A nie w tym, czy on będzie miał ten nóż zaokrąglony, zaostrzony, czy będzie miał broń, czy będzie miał kij, czy będzie miał kawałek szkła, a może strunę od gitary. Stefan Batory zezwolił Żydom na handel bez słowy, bez żadnych przeszkód, nawet święta chrześcijańskie. No to muszę powiedzieć, że nasza władza nie jest taka szczodra, bo my właśnie chyba poprzednia niedziela była pierwsza, ale bardzo dobrze, ludzie wyszli na spacer, bardzo się cieszę. Stefan Batory pozwolił handlować również święta chrześcijańskie. Numer 2. Dobra, dwójeczka, podwójna, tak samo, moi kochani, dwójeczka dotyczy Facebooka. Używacie jeszcze czegoś takiego jak Facebook? Powiem wam szczerze, zastanawiam się grubo, czy by z tego nie zrezygnować. Żeby było jasne, ja nie jestem częścią tego tłumu, co tam cenzura, Facebook, i tak dalej, nie? Nawet tak komercyjnie już mi ten Facebook jakoś do niczego się wydaje, nie jest potrzebny. Tak serio, serio, nie? Nawet prawdziwej daty urodzin tam nie wpisałem. A dziękuję za życzenia przy okazji wszystkim. Dziękuję za intencje, no. I nawzajem. Moi kochani, Hillary Clinton podczas ogłoszenia i jej laureatką Nagrody Harvarda, Nagrody Medal Radcliffe'a, który ma być przyznawany ludziom za Transformative Impact on Society, czyli transformujący wpływ na społeczeństwo. Tak się chyba to powinno to tłumaczyć. Przełomowy, transformujący, jakkolwiek, zmieniający społeczeństwo. Otóż Hillary Clinton dostała tą nagrodę w zeszłym tygodniu i została zapytana o to, jaki widzi swoje kolejne kroki. Między innymi padło takie pytanie, no bo mówić, dwa razy próbowała zostać prezydentką. Nie wyszło. Nie wyszło. Przegrała nawet z Donaldem Trumpem. Ale to musi być naprawdę straszne. Przegrać z Donaldem Trumpem. Przegrała nawet z Donaldem Trumpem, który jest tak fatalny, jak wiecie, ale Hillary Clinton z nim przegrała. Pamiętajmy o tym zawsze. Codziennie. To jest ta jedna pozytywna rzecz. Jak znowu się dowiecie o tym, że Donald Trump powiedział albo zrobił coś głupiego, to zawsze powiecie sobie, Hillary Clinton z nim przegrała. Oczywiście niedawno Trump zrobił coś mądrego. Tak w ogóle dygresja teraz, bo Trump przepchnął right to try, czyli prawo próbowania niezatwierdzonych lekarstw, jeśli jest się śmiertelnie chorym. To jest fantastyczna rzecz, on o tym mówił State of the Union Address w styczniu, o czym też było w tym podcaście, że to jest akurat bardzo fajna propozycja. I oczywiście on będzie jechany przez demokratów za to, którzy wcześniej demokraci mówili, że żaden amerykański prezydent nie zatwierdzi right to try, ponieważ chodzi na pasku Big Pharma, bo Big Pharma sprzedaje tylko licencjonowane lekarstwa licencjonowanym lekarzom i nie można próbować, nawet jeśli wiem, że umrę, nie mogę spróbować jakiegoś innego leku i zaczynają się różne historie, ludzie wyjeżdżają gdzieś tam w ogóle do Meksyku i dzieją się różne historie. A czasami wracają zdrowi, czasami nie wracają w ogóle. I to jest fajne, że teraz mogą legalnie spróbować. Wydawałoby się, że w ogóle nie powinno to być problemem przede wszystkim. Przede wszystkim w ogóle to nie powinno być problemem, bo jeśli gdziekolwiek, to akurat w tym przypadku ma zastosowanie hasło moje ciało, mój wybór. Akurat tu to hasło ma sens. Tam, gdzie jest najczęściej stosowane, według mnie nie ma sensu. Akurat w tym wypadku ma. Dobra, wiecie, co Clinton powiedziała? Tak, domyślacie się. Jaka jest jej następna wymarzona fucha, którą by chciała objąć? Chciałaby zostać szefem Facebooka. I mówi, że Facebook jest teraz zasadniczo w kłopocie po swoich ostatnich, jakby teraz ma niespodziewane, jakby Facebook musi się zmierzyć z niespodziewanymi konsekwencjami swojego modelu biznesowego. Czyli tego, że zasadniczo firmy mogły handlować danymi użytkowników i pod to budować kampanie polityczne. W 2012 roku wypróbował i fantastycznie prowadził to sztab Baracka Obamy, dzięki czemu wygrał.
No przynajmniej zakłada się, że to był jeden z głównych takich mocnych walorów wspierających kampanię Baracka Obamy w 2012 roku, a niedawno w 2016 z tych samych walorów korzystał Donald Trump, za co oczywiście mu się ostatnio zebrało. Dosyć srogo. Cambridge Analytica też był opisywany w tym podcaście wiele razy. I teraz Hillary Clinton powiedziała, że ona by chciała przejść, bo tak naprawdę ważne jest to, żeby ludzie czerpali informacje z rzetelnych źródeł. I ona jak zostanie, tak się domyślam, ona jak zostanie szeryfem Facebooka na miejsce Zuckerberga, to z pewnością ludzie dalej będą czerpać wiedzę z Facebooka i to będzie na pewno rzetelne źródło. Na pewno. Na pewno. I ja nie wiem, czy w odpowiedzi na to, bo to nie jest koniecznie, musi jedna informacja łączyć się z drugą, Papua Nowa Gwinea stwierdziła, że na miesiąc zamyka Facebooka. Patrzcie, znalazło się państwo odważne wreszcie, które poważnie traktuje swoich obywateli, wolność słowa i prawo. I... A zaraz, gdzie ja będę teraz swoje posty wrzucał? Gdzie ja będę teraz wrzucał swoje posty hejtujące Facebook? Ojej! O nie, mamo, mój Facebook nie działa. Tak, ale póki co PNG, znaczy Papua Nowa Gwinea, ma taki problem, a w zasadzie taki pomysł, bo oni stwierdzili, że ich rząd w ogóle nie miał czasu się zapoznać z tym, co jest ten Facebook, o co to w ogóle chodzi, kto to robi, w ogóle, dlaczego wszyscy to używają, dlaczego wszyscy mi każą założyć konto, ja nie wiem, o co chodzi, na miesiąc musimy to wyłączyć, żeby się przyjrzeć. W zasadzie ci goście to mają tempo, ci goście są naprawdę ogarnięci. I są naprawdę na czasie. Ej, co to jest ten koleś, co nam go przesłuchiwali teraz w Unii Europejskiej, czy tam gdzieś w parlamencie, w Stanach, w House? Gdzie oni to zrobili? O co chodzi? Co to za koleś? A to ten? Od tego niebieskiego takiego fuck-offa? No, a, to ten, dobra. No to wiesz co, czekaj, to u nas działa? No, gadałeś z kimś o tym, żeby to włączyć? A, to samo się włącza. To wyłączmy to na miesiąc. Minister komunikacji Sam Basil mówi, że pracują nad tym, żeby sprawdzić, czy prawdziwi użytkownicy internetu są prawdziwymi ludźmi, bo tylko prawdziwi ludzie mogą w sposób odpowiedzialny korzystać z sieci społecznościowych z prawdziwymi tożsamościami. Inaczej to w ogóle tak nie można i raczej Facebook jest zagrożeniem dla ich państwa. Po iluś latach, ja nie wiem, ile Facebook istnieje, 10 lat, 15 już, nie mam pojęcia. Za długo. Nie, z tego, co widzę, to dzieciaki nawet w Stanach Zjednoczonych już się wyłączają z Facebooka. Tak jak mówiliśmy o tym wiele razy, jest już to jakby zaczyna być standardem, że Facebook jest dla zgredów, dla ludzi, którzy już mają dzieci. Te dzieci wchodzą na Facebooka i nie chcą tam, żeby stary ich obserwował, czy mamuśka, więc siedzą na Instagramie. Z YouTube'a już się inaczej troszeczkę korzysta niż 10 lat temu. Ale wtedy Papua Nowa Gwinea jest pierwsza. W ogóle postanowiła go wyłączyć i stwierdziła, że jak muszą się przyjrzeć temu, co to jest ten Facebook... Oni siądą, Mietek przyjdzie, Krzysiek z żoną, Baśka coś może ugotuje, posiedzimy, popatrzymy, co to ten Facebook i jak nam się nie spodoba, albo stwierdzimy, że są dobre rzeczy, ale złych nie jesteśmy w stanie wyeliminować, i to są autentyczne słowa tego gościa, możemy sprawdzić możliwość stworzenia naszej własnej sieci społecznościowej, takiej papuańskiej, nowoginejskiej. Po prostu będziemy mieli własną sieć i ona będzie już prawdziwa. My wtedy będziemy patrzeć, co ci obywatele tam piszą. Wiecie, Kościół kilkaset lat temu wymyślił spowiedź, a teraz my sobie wymyślimy nasz portal społecznościowy, nie? To w zasadzie podobna historia. Przychodzisz, mówisz, co ci leży na wątrobie i wydaje ci się, że jest lepiej. Facebook działa dokładnie w ten sam sposób. Zresztą, słuchajcie, naprawdę machiny inwigilacyjne w tych czasach są takie, że aż się, jak czyta się o jakimś XIX, czy już nawet teraz XX wieku, to człowiek się śmieje, że tam jakiś agent tajny musiał, nie wiem, próbkę moczu brać gdzieś tam z jakiegoś kotła, w ogóle czekał 3 godziny pod to i tojem. Nie, bez sensu. Panie, ludzie sami już to robią, sami własne gówno rzucają, gdzie tylko mogą. agenttomasz.pl. Mowa o podnoszeniu minimalnych wynagrodzeń, które ma skłaniać przedsiębiorców do wprowadzania innowacji. Te generują wyższe marże i dobrze płatne miejsca pracy. Ich brak zmusił do wyjazdu najzdolniejszych i najlepiej wykształconych Polaków. 100 zł będzie tak silne jak 100 euro. Na koniec zawsze informacja delikatna, deserowa, smutna dla niektórych, ale wiecie, to jest pozytywna destrukcja, o której Schumpeter już pisał. Tym razem kończymy słodko, gorzko, kwaśno, słodkim, może być tak, w 6 smakach, newsem z Michigan.
Słuchajcie, przez 5 lat funkcjonowała tam firma, która była chwalona przez różnych demokratów i pochodnych jako przykład tego, że można biznes prowadzić zupełnie inaczej. I była to firma, która była stołówką, na dobrą sprawę, kafejką, barem, bistro. Nic wielkiego, można było powiedzieć. Ponoć mieli bardzo dobre wegańskie, w ogóle całe wszystko było wegańskie w tej knajpie. Mieli bardzo dobre kanapki. Bardzo dobre kanapki. Tego nie jesteśmy w stanie ani podważyć, ani to nie jest jakiś ważny punkt. Znaczy, no nie jest to, nie jest tak do końca nieważny, bo dookoła tych kanapek się wszystko obracało, tak na dobrą sprawę. Czekało się na kanapkę około 45 minut. Czyli tu już prawo, że kanapka prawe ma nie towarem, troszeczkę już jakby nie była aktualna. Na ścianach oczywiście mieliście Mao Tse-tunga, Che Guevara, poprzebieranych za kucharzy, którzy przygotowują te kanapki. I te kanapki były bardzo znane, w ogóle cała firma szczyciła się, że można tak na dobrą sprawę płacić, wiecie, życiowe, te living wage, życiowe stawki, tak można to powiedzieć, swoim pracownikom, że można zrezygnować z systemu napiwków, przejść na prawdziwe wynagrodzenia dla pracowników i można całkowicie wyrzucić przez okno cały koncept marketingu i zarządzania, ponieważ będzie to knajpa prowadzona przez pracowników, to będzie kolektyw, to będzie taki habitat ludzi, którzy chcą karmić innych, którzy mają dużo czasu, bo tak jak mówię, tak zrobienie takiej kanapki okazuje się trwało czasami nawet do godziny według recenzji, niektórych recenzji tej knajpy. No i co się okazało? W którymś momencie przestało im starczyć pieniędzy. Klienci mieli też, no bo klienci byli troszeczkę zdezorientowani, więc coraz rzadziej zaczęli przychodzić do tej knajpy, ponieważ okazało się, że ta knajpa zaczęła też wewnętrznie, demokratycznie, całkowicie demokratycznie, a w zasadzie socdemokratycznie nawet, sok demokratycznie, ustalać godziny otwarcia tej knajpy. I najczęściej to były godziny zamknięcia tej knajpy, które się zmieniały i w jakiś dziwny sposób korelowały one z tymi elementami, w których inni ludzie, inni pracownicy mieli na przykład godzinę przerwy lunchową, godzinę przerwy obiadowej, jakiejkolwiek, tam nieważne. Bo widocznie ci pracownicy wtedy też chcieli mieć obiad. Nie? I gdzieś w jakiejś książce o czasie komunizmu w Bułgarii czytałem o czymś takim, że bardzo często nie dało się wejść do restauracji podczas przerwy obiadowej, bo przegłosowali sobie też pracownicy tej knajpy, państwowi oczywiście, założyli związek, czy tam nawet nie musieli, przegłosowali sobie wewnętrznie, że oni nie będą trzymać restauracji otwartej w godzinach obiadowych, bo oni sami mają obiad, więc co będą się wygłupiać. To jest prawo człowieka mieć obiad. Pracownicy restauracji też mają to prawo człowieka. To się wszystko gdzieś tam kręci. I oczywiście knajpa zostanie zamknięta. Znaczy już została zamknięta. Zdjęli stronę internetową. I nie wiedzą do końca, dlaczego im się nie udało. Nie? Ja się zastanawiam, w jaki sposób można powiedzieć, że to nie był prawdziwy kapitalizm. Można powiedzieć, dlatego się nie udało. Nie wiem, co innego możecie powiedzieć, bo za mało idei Mao Tse-tunga i Marksa i Che Guevary w tym biznesie w jakiś dziwny sposób. Może były dobre kanapki, może rysunki były z poczuciem humoru i były, nie wiem, bardzo ładnie namalowane na ścianach i tak dalej. No ale cóż, no knajpa została zamknięta. Jeszcze po drodze zebrała jakiś tam hejt, no bo rzeczywiście próbowała przyciągać różnych takich towarzyszy, aktywistów, prawda, community organizers i w którymś momencie dostała mocny hejt od tego własnego środowiska, że na przykład rozdała darmowe kanapki policjantom, bo ktoś tam się dopatrzył, że w Michigan większość policjantów jest białych, nie? Więc nie można białym dawać kanapek. Z okazji tam, nie wiem, Dnia Psa, czy czegokolwiek tam innego. No dobra, to taki deser. Zawsze staram się na koniec wybierać informacje deserowe. To jest moja informacja deserowa. Tak więc być może w tym miejscu powstanie nowa knajpa, miejsce całkowicie przystosowane do robienia kanapek, która na przykład stwierdzi, że management, czy nie wiem, księgowość, to wcale nie są wymysły XIX-wiecznych, dawno, dawno zmarłych ideologów, wyzyskiwaczy i kolonistów. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Moi drodzy, z patronami się jeszcze nie żegnam, bo z patronami słyszymy się za chwilkę w poczekalni. Każdy, kto jest aktywnym patronem na patronite.pl/agent, dostaje wejście do drugiej takiej audycji, w której dzisiaj jest bardzo dużo newsów. Naprawdę jest sporo. Ostatnio, jak się słyszeliśmy, też ich było bardzo dużo. Rozmawiamy o kryzysie włoskim. Mówimy też o więziennictwie w Stanach Zjednoczonych, jakie tam się fajne rzeczy dzieją teraz, o zakazie bycia smutnym w liceach, mówimy o dziewczynie, która w
Sudanie zabiła swojego narzeczonego, ponieważ chciał ją zgwałcić razem ze swoją rodziną. Fantastyczne rzeczy. I została doprowadzona na posterunek policji przez własną rodzinę po tym, jak wróciła do domu i się poskarżyła, że została zgwałcona. Więc historie śmieszne, historie straszne, niebywałe, ale wszystkie, tak samo jak z dzisiejszego, słuchajcie, odcinka, to są wszystkie rzeczy z ostatniego tygodnia. To nie jest tak, że ja sobie nazbierałem jakiś the best of całego roku. Moi kochani, to są zawsze, to jest podsumowanie tygodnia. Te rzeczy wydarzyły się w ostatnich najczęściej 5 dniach, mniej więcej. Dobra, ja nie wiem, jak z niedzielą jest w tym tygodniu. Ona jest zamknięta czy otwarta. Trzeba będzie zrobić zakupy, więc zróbcie zakupy w sobotę. A, i będzie też o tym. Będzie też o tym, że na zakazie... kto zyskał na zakazie handlu w niedzielę? Jak się pewnie domyślacie, nie ci, którzy mieli zyskać, zyskali ci, którzy mieli stracić. Patrzcie, podsumowałem jakąś 1/10 mojej poczekalni dzisiejszej. To może na koniec, moi drodzy, jeszcze raz posłuchamy sobie tego wspaniałego, fantastycznego, wyciękniętego spotu radiowego Prawa i Sprawiedliwości na nadchodzące wybory. Ja go po prostu uwielbiam. Jest fantastyczny. Mógłbym go słuchać codziennie. Tak jak wy moglibyście słuchać codziennie tego podcastu. A jeśli chcielibyście, żeby był przynajmniej raz na tydzień, to dawajcie znać. Najlepiej dawajcie znać przez wsparcie patronite.pl łamane przez agent. Tylko dlatego ten podcast istnieje. Tylko dzięki wam. Do usłyszenia wkrótce. Chodzi o model libertariański. Na tym polega wolność. Bez dodrukowania pieniędzy, bez zwiększania fiskalizmu. Wolność gospodarcza pełna. Ludzie mają pracę, mogą decydować o swojej przyszłości, przyszłości swoich rodzin. Rynek działa bez dokręcania ludziom śruby. Ja chcę wspierać własność. Zmniejszmy obciążenie. Idźmy w kierunku wolności. Ja sobie po prostu nie życzę, żeby tego typu teksty padały z trybuny sejmowej.